Łódź, 20 lipca, godzina 20, to data pierwszej konferencji zapowiadającej galę Fame MMA 15, którą federacja ogłosiła na swoich mediach społecznościowych. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji co do karty walk, jednak swoją obecność na najbliższej gali ogłosiła Marta Linkiewicz w odcinku u Piotra Pająka. Walka 27 sierpnia, nie mogę na razie mówić z kim, ale wszyscy się niedługo dowiedzą i będzie na pewno. Na pewno. Z instagramowych relacji wynika również, że do walki przygotowuje się pan Jacek Murański, a Tańcula w swoim ostatnim odcinku również potwierdził swoją walkę na sierpniowej gali. Co więcej, Arek zapewnił, że będzie to bardzo ciekawa gala. Bo ja już w sumie otwarcie mówię o tym zawsze, że będę się bić na kolejnym fejmie. No będzie grubo, tam są naprawdę grube walki, większość z nich się nie spodziewacie. Fejmy ma przygotowało mega perełkę na tą galę. 15 gala to... będzie rozpierdziel, powiem wam. Będzie kilka niespodzianek, zaskoczeń. Będą wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca w fejmie. Sugerując się Wikipedią, z której informacje należy traktować raczej z przymrużeniem oka, rzekomo zawalczyć ma również Kacper Błoński. Jak jesteśmy już w temacie Tańculi, warto potwierdzić informacje z poprzednich odcinków. Otóż Szalony Reporter, czyli bliski kolega oraz wspólnik Arka, w wywiadzie dla TV Reklamy przyznał, że Tańcula podpisał już kontrakt z KSW na walkę z Akopem Szostakiem. To już jest wiedza chyba powszechna, więc mogę o tym mówić. Arek podpisał już na KSW z Akopem Szostakiem. Wczoraj odbyła się druga konferencja zapowiadająca galę Prime Show MMA 2. Oprócz wcześniej znanej informacji o problemach zdrowotnych Reda, które wykluczają go z walki, doszło również do innych roszad w karcie walk. Przeciwnikiem Piotra Kaluskiego będzie lżejszy o 70 kg oraz niższy o 25 cm Marcin Wrzosek, który na ostatnią chwilę stracił swojego rywala Araba, rzekomo z powodów zdrowotnych. Według spekulacji oraz opinii wielu osób jego nieobecność może być związana z wiążącymi go warunkami kontraktowymi Fame MMA, według których teoretycznie nie mógł on walczyć w Prime. Sam Wrzosek w wywiadzie dla TV Reklamy zdradził szczegóły rzekomej choroby, podając wątpliwość wersji Araba. Arab zadzwonił do mnie i powiedział, że się przeziębił i że się wycofuje z walki. Ja mówię, co kurwa, zapalenie płuc, powiedział, że ma i Marcin się wycofuje z walki. Ja mówię, kurwa, nie powiedział, że tydzień przed walki z takiego błahego powodu się wycofujesz. No, on powiedział, że niestety się wycofuje. Doszły mi trochę inne słuchy, co mnie trochę rozczarowuje, ale... jest to jest. Dzik to kolejna skontuzjowana osoba, która na ostatni moment wypada z karty walki. W jego miejsce wchodzi Vandal, czyli youtuber z przeszłością w Fame MMA. Sama konferencja nie spełniła oczekiwań medialnego włodarza Kasiusza, który w wywiadach ocenił, że zawiedli go niektórzy zawodnicy. Co mnie zirytowało? Za muła lekka. Taka, że byłem zawiedzony kilkoma zawodnikami, że... narrację prowadzili przed to. Ja chciałem ich do Prime'u. Jeszcze mocno przekonywałem swoich wspólników. Dawajcie, to jest dobra opcja. Oni nie. Ten zamula. A jak nie, to będzie dobra opcja. I teraz oni będą mieli argument. I co, Kasiuszu, tak gadałeś? Scarface Bomba podzielił się na swoim Instagramie informacją oraz screenem z rozmowy z Kasiuszem odnośnie tego, że ma on zakaz wstępu na konferencję Prime'u ze względów bezpieczeństwa. Jak możemy wyczytać z wiadomości, Kasio tłumaczył, że nie jest odpowiedzialny za ustalanie zakazów i po zorientowaniu się w sprawie szef ochrony nie zgodził się na wpuszczenie zawodnika High League. Bomba postanowił wyjść naprzeciw zakazom i przebrał się za starszego pana w pokaźnym zaroście i bujnej fryzurze. Według relacji udało mu się wejść na konferencję, jednak z czasem jeden z ochroniarzy go zauważył i musiał on opuścić wydarzenie. Dobrze to zrobiłem? Jest prawda za to czy nie? Nie ma? Zwykła ochrona w kurde. No właśnie nie wiem, moim zdaniem fajny makijaż w tyle przygotowań, no weszliśmy, wszedłem, no i jednak mnie tam ochroniarz poznał, wyleciał jak 7 ochroniarzy zaczęli płakać, że o bezpieczeństwo się boją. No i wygonili mnie. Były chłopak Zusy jest mocno skonfliktowany z Amadeuszem Ferrarim, przez co często mówił on o nim w kontekście potencjalnej walki. Władca Piekieł wspomniał na swoim Instagramie o ofercie walki z Bombą złożonej przez High League, opiewającej na blisko 1 000 000 zł. Tam ktoś insynuuje, że niby ze mną walczy na High League. Oczywiście coś nie coś, ofertę dostałem, oferta jest dość blisko 1 000 000. Ferrari ogłosił również, że nie bierze pod uwagę zaakceptowania warunków, dopóki Bomba nie przeprosi jego mamy oraz matki jego dziecka, którą Bomba rzekomo obrażał od najgorszych. Dla mnie zasady są ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze i tutaj od razu jest oficjalnie, że z ręką na sercu, dopóki nie będzie przeprosin dla
matki mojego dziecka i dla mojej mamy nie mamy nawet szansy co rozmawiać o jakiejkolwiek walce. I tyle. A jeśli przeprosiny będą, oczywiście tą opcję rozważę. W odpowiedzi Scarface Bomba zaprzeczył, że kiedykolwiek obrażał byłą partnerkę Amadeusza i jednocześnie stwierdził, że jest w stanie powiedzieć wszystko, aby tylko doszło do ich walki. Jeżeli dasz się zamknąć ze mną w klatce, powiem wszystko, co sobie życzysz. Wszystko. Tylko daj się ze mną zamknąć. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!